Yo, siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jest z nami Nobek, jak widzicie, gdy jest Nobek, to jesteśmy w serii od Nob do Pro. I słuchajcie, dzisiaj będziemy budować bazy przeciwko tsunami, czyli będzie to tsunami od Nob do Pro. Zobaczymy, komu uda się przetrwać to tsunami. Ja będę się tak czaił, słuchajcie, będę tak leżał, to mi się uda przetrwać. Zobaczymy, komu się uda przetrwać. Wy w komentarzach również możecie dać znać oraz zagłosować w karcie, czy przetrwa Nobek dzisiaj, czy Bella, czy Pro Vito. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach oraz w karcie. I jeżeli filmik wam się spodoba i chcecie więcej filmików z tej serii, koniecznie stawcie łapeczkę do góry. Nobek, ile ma być łapek, bo ostatnio było mało, więc musisz teraz dać jakiś dobry próg. 30 tysięcy, słuchajcie, on powiedział 30 tysięcy łap do góry, to będzie mega, mega epicko. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl po fajne rzeczy. A my lecimy, słuchajcie, w takim razie zaczynamy. Nobek, pamiętaj, że tsunami jest bardzo ciężką rzeczą, więc musisz zbudować konkretną bazę, żeby, słuchajcie, nie zalało, bo nie będziecie w kolejnym odcinku. Zrozumiano? Okej, okay, dobra, słuchajcie, on chyba wszystko zrozumiał. A ty, Bella, zrozumiałaś? Vito, co? Tu jest przód? Tak. Dobra, okej. Okay. Ty wszystko zrozumiałaś? Zobaczyć. Czy nie? Tak, dobra, okej, okay, słuchajcie, w takim razie lecimy. Zaczynamy budowanie baz, słuchajcie, mamy około 10 minut na to. Ja będę wykorzystywał dzisiaj Word Edita, także powinno mi pójść mega super szybko. My zbudujemy oczywiście bazę z bedrocku, ale mamy też fajne tutaj bloki do wykorzystania, chisel block, które też możemy wykorzystać, co byłoby naprawdę mega spoczko i fajne byłyby te bloki. O, i tu są takie fajne kraty i w ogóle, także te wszystkie bloki dzisiaj wykorzystamy. Najpierw postaramy się zbudować jakąś wielką, wielką bazę i potem będziemy coś do tego dobudowywać fajnego. Vito, słucham ciebie. Dziś ma być to 10 minut i w ogóle nie dłużej. Dlaczego? Bo ty oszukujesz. Ale nie oszukuję nigdy wcale. Ja mam taki challenge, ja się w tym zmieszczę. Dobra, zobaczymy, Vito, czy się zmieścisz w takim Dobra. Razie, cwaniaczku. Dobra. Ja na pewno się zmieszczę, bo ja będę wykorzystywał tą modyfikację. A ja nie mam właśnie tej. Masz tą modyfikację. A nie, ja ty nie chyba umiem. Nie masz jej faktycznie. No, widzisz, no. Ale ty, no, gdybyś ją miała, to i tak nie umiesz nie korzystać. Nie, jakbym miała, to bym się w końcu nauczyła. No na pewno. A ty zawsze. Nie, bo wtedy ci niepotrzebny, to nie. To nieprawda, postać. Nigdy tak nie mówiłem, no Bella. Nie, na pewno. Nigdy tak nie mówiłem. Nie. Dobra, już nie połowę jestem. Bazy mam zdobioną. Tak? No, jak? Bardzo ciekawy ja jestem. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie, że jest to tsunami, więc trzeba naprawdę episko jakoś się obudować. A ja mam na to mega fajny pomysł, że a. jak tutaj troszeczkę, może nie oszukasz, tyle co mam fajny pomysł, jak to zrobić po prostu. Tak, tak. I zobaczymy, Vito, kto wygra wtedy. Ja wygram. Ja, Vito, bo ja jestem ja pierwszy. Ja teraz zbuduję całą swoją bazę i okay, tylko będę musiał ją fajnie obronić. I tak ciebie zaleję. Nie zaleję. Zaleję ciebie. Ciekawy jestem, co Nobek wykombinuje. O, mam pomysł, ale słucham. Dobra. Nie mogę tego powiedzieć. Możesz powiedzieć, powiedz. Nie. Dobra, słuchajcie, najpierw robimy taki kwadrat. Standardowo, tak jak zawsze w naszych tsunami budowaliśmy epickie bazy, no to teraz musimy zrobić mega epicką bazę w ogóle. Najepickiejszą, można tak powiedzieć, najepickiejszą? My tak mówimy, My tak mówimy, dobra, najepickiejszą bazę, słuchajcie, ever. Dobra, przód jest tutaj nie faktycznie, ma dobra. Słowa w ogóle. Jest takie słowo. Nie, ja wymyśliłem wczoraj. Języku, to tak. Ja wymyśliłem wczoraj takie słowo. Dobra, Vito, i mnie to nie interesuje. Muszę po prostu tutaj coś naprawić. Co naprawić? Bo ja nie wiem, jak to robić. Czy my mamy carpenter block? O, co? Co? Fajowsko. Są? Ono to fajowsko. To super. Superowo. Ty, to ja biorę to. To ja też biorę to i bo tutaj mi sobie się buduję. Przyda. Ja to tutaj sobie zbuduję coś takiego i takie wejście epickie. O. Dobra. Moje będzie epickiejsze. Nie będzie. Cicho, Vito. Nie będzie, pyk, dobra. Tak, i teraz tak, cyk, cyk, cyk. Okej, okay, to będzie nice. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj będzie takie wejście do bazy. Co? Ale czy co ty kombinujesz? Ono tutaj, słuchajcie, w ogóle spełni swoją rolę. Ja myślę, że spełni. Ale to ja będę miała takie brzydkie. Dobra, jeszcze wyżej, pyk, pyk, pyk. Ale dobra, to nic, sprawdzimy pyk, pyk, to. Pyk, 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 dobra, okej, okay, super. Słuchajcie, Wiecimy takich tu baz to jeszcze nie było chyba. Wow, 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 co tu się dzieje? No ja dzisiaj dobra, improwizuję super na maksa. Ja też improwizuję, ale zrobię coś naprawdę super. I jestem dobra, ciekawa. Takie wejście tutaj będzie do mojej bazy, super. Okej, okay, tutaj będzie wejście, elegancko, patrzcie. To jest super. Nie patrzcie. To jest po prostu super. Dobra, wygląda jaka jak jest obrona do Vito wody, coś takiego? Wygląda jak bedrockowy ten, wielki kurnik. Co? Jaki kurnik? Kurnik, Vito. Nieprawda. Tak, tylko liska tam brakuje. Nieprawda. No, ja ci nieprawda mówię, jak ja tu kurnie trzymam w ogóle.
Ale dobra, widzę. Dobra, okej, okay, słuchajcie, to zrobimy. To będzie taka przeciwpowodziowa rzecz, no. Że słuchajcie, jak wiecie, jak woda tu przyjdzie, to ta moja baza będzie mogła się unosić na wodzie. Ja myślę, że mi się to uda. Że to jest dobry pomysł, słuchajcie. Dobra, no. Zróbmy coś takiego dookoła. Widzę, jak to tam będzie super. Chodzisz. Nie, nie widzisz. Widzę twoją nazwę. Nie widzisz. Ale Belka już. Dobra, okej, okay, cyk. Belka, żyjesz? No, żyję, ale powiem wam szczerze, że dzisiaj mam spanko. Bela, nie możesz mieć spanka. Mówi to, bardzo, nie możesz. Bardzo lubię spanko. Nie możesz. Dobra, słuchajcie, bo jakbyś miała spanko, to cię zaleje to tsunami i koniec wiem, będzie właśnie, zabawy. Dlatego no i bardzo dobrze. Działać. Dobra, lecimy w takim razie. Ja jestem ciekawy, co tam Nobek wymyśli dzisiaj. Dobra, patrzcie, ja myślę, że to będzie super. Patrzcie, to tak jakby się unosiło tutaj, będzie się unosiło tak jakby na wodzie. Myślę, że to jest spoczko. Powtarzasz. Wiem, ale to nic. Dobra, i tu zrobimy, oj, zrobimy sobie tutaj takie to? Okna większe. A może podłogę pyk, bym pyk, ładną okay. zrobiła. Ale ja pyk, przecież... Pyk, pyk, okej. Okay. Ja nie pyk, przetrwam pyk, tego, okej, okay, dobra. Super, jak to wygląda, a, te super, okna? Super, że ja nie przetrwam, no dobrze. Chyba dobrze. Jest dobrze, nawet chyba jest prosto, nawet mi to wyszło. Okej, okay, w porządku. Dobra, okej, okay, teraz tak. Tu. Cyk. O, dobra, i Bella już traci cyk, okay, pomysły. Dobra. Dlaczego? Bo nie wiem, ja sobie co... robię tutaj okna. A ja jeszcze nie mam okien. Dobra, tutaj chyba muszę zabudować, tutaj nie będzie okna. A o co tu chodzi? Dobra, okej, okay. I zaraz zrobimy tutaj sobie fajne kraty. Nie, nie, dobra. Tu. Tutaj cyk i aha, cyk i... Dobra. I cyk. Dobra, super. I teraz okna. Tutaj z drugiej strony jeszcze. O, elegancko. O co tu super, chodzi? Teraz weźmiemy sobie z tych bloków właśnie takich epickich, słuchajcie, weźmiemy sobie... gdzieś tutaj były te kraty takie fajne. Z tych epickiejszych weź. Z tych epickiejszych, gdzieś były fajne kraty, teraz nie pamiętam, gdzie to było. Coś mam nierówno. Ej, gdzie to było? Gdzie były te dobra, kraty? Jest. Teraz jakiś fajny glas by się o, tutaj, przydało. Tutaj chyba to było. Ale czekajcie, nie wiem, zjedziemy niżej. Musiała. Ej, mi się wydaje, że tu były... O, są te kraty fajne, dobra. A może pięć? Weźmy sobie takie. Myślę, jakie? Że te przetrwają. Dobra, pyk. I pyk, o super, o, fajne, fajnie to wygląda, są. Dobra. Ja wcale nie elegancko, patrzę. Patrzysz właśnie, Bella. Dlaczego patrzysz mi tutaj? O, pyk, takie okay. inne okna. Dobra, ile ja mamy czasu? Już niedużo czasu zostało. Jej, więc musimy tak, lecieć dosyć szybko, dobra. To, zwróciłam uwagę. Dobra, pyk, oho. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 dobra. Co to ma być za brzydkie okno? Dobra, super, i teraz tak, jeszcze... A. Co to w ogóle jest? Bacon. Jaki dajmy bekon, damy. Co? Damy tutaj bekon, tylko że on musiałby być na środku. Nie wiem, czy to jest środek. Uwaga. Pyk. Lecę na dół! Dobra. Okay, pyk. Mam. Czy on widać, świeci to w tym momencie? Moja baziorka. Nie wiem, czy on świeci. Nie widać tego, żeby on świecił. Tutaj. Znaczy się świeci, ale nie tak, jak ja bym chciał. Czekacie, redstone? O. Okna. Piękne pyk. Okna. Redstone. Blok, dobra. Tu jeszcze. Tu. I tu. Nie, nie świeci to. Nie spodoba się, że to będzie świecić, ale to nie świeci. Dobra, pyk, okay. Musimy tutaj wykończyć szybko podłogę. Nie wiem, jak ten blok się nazywa, więc wykończmy to set pyk. Obsydian. Pyk i pyk. Może byś się drzwiami zajęła jakimiś, a nie tak, improwizujesz. Dawajcie obsydian. Dobra. Co ja napisałem? Obsydian. Gras. O, super, dobra, mamy. Jeszcze raz spróbujmy tutaj redstone, no, ale to nie działa w ogóle. I teraz tak jak ja bym chciał. Podłoga. Gdzie jest ten obsydian? Halo? O! Gdzie jest zwykły obsydian? No jest tutaj. Tak, mam super pomysł. Nie, to nie jest zwykły obsydian. To jest dobra teoria, więc ja to tak zrobię. O, to jest zwykły obsydian, dobra, mamy go. O! Okej, okay, pyk, dobra, super. Teraz tak, tutaj musi być kolejna platforma taka. Dziura. Ustawiona, dobra. Ja już to kończę prawie dobra, moją bazę. Super, okej. Okay. O, i tylko teraz, podłogę wykończę. Tak, żeby to miało tutaj... Pięknie. Dobra. Jak już kończysz? No tak, Vito. Nie możesz tak szybko ja kończyć. Ja muszę się uchronić przed tym, co? A ale nie Bella tak kombinujesz. Szybko. Dobra, okej, okay, zróbmy ja szybko. Ja bez tego... A ja z World Editem troszeczkę, ale też nie za dużo, bo nie mogę za dużo to wykombinować z tym World Editem. Dobra, pyk, okej. Okay. I teraz, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz ja tutaj chcę zrobić epicką, ale muszę tutaj się sprężyć i szybciej to zrobić. Drzwi. Dobra, pyk i pyk. O. Dobra, i tu też nie. będzie zejście. Fajne gdzieś? Drzwi, ale boję się ich użyć. To lepiej ich nie używaj. No to nie użyję ich, dobra. Dobra, pyk, może lecimy być. Do góry w takim razie. Te się zepsuły coś. Pyk, okej, okay, pyk. Okej, okay. Nie, pyk, tak pyk, nie. Okej, okay, dobra, super. I teraz tutaj zrobimy sobie zejście. Okay. O. Cyk, dobra. Ale brzydka okay, nice. Baza. Dlaczego taką brzydką zrobiłaś? Tak niechcący.
co? Ja jeszcze nie widziałem, jak ona wygląda, ale widzę, że już będzie brzydka. Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, tak mi się wydaje. Ewi, to dziura, o-o. 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 Chciałam coś fajnego użyć i niestety dobra, nie mogę. Tutaj musimy zrobić jeszcze taką tajną, no dobra, wiecie, podziemną trudno. Tutaj bazę sobie. No jeszcze dziury narobiłam. To dobra. Mnie tak załatwiło te szkło. Super. Ty, no nie mogę jeszcze tego szkła zniszczyć teraz. Dobra. I to? Co ty, Bella, narobiłaś? Naprawdę? O, jest, dobra, poszło. Okay. Dobra, tutaj będzie wejście. Leder, szybko drabinki, dobra, mamy. Leder. Okej, okay, i pyk, dobra, super. I teraz tak, tutaj musimy trapdora jeszcze walnąć. Po co? Dobra, po co? Trapdor, pyk, elegancko. Ale dobra, mogę mieć takie szkło inne z tyłu. I tutaj baton. Fajne. Okej, okay. Teraz nie wiem, jak to wykończyć, Vito. Ja też nie wiem. Więc użyłabym... Dlaczego ja nie mogę tu postawić nic? Bo nie wolno. Usiłabym coś fajnego. Dlaczego przycisku na nie mogę tu postawić? Czekajcie, a jak weźmiemy sobie iron? Na przykład. Zobaczmy teraz. Uwaga. Pyk. Nie mam pomysłu. Pyk. Ej, nie mogę tu postawić. A, bo przycisk tylko na tym, dobra. Na czym? To nieźle. I to ty się nie znasz? To muszę to inaczej rozegrać. Aha. Dobra, zróbmy tutaj. Slaba. Co? Ludzie! Co? Jaka epika! Co epika? Nie, dobra. Czekajcie, nic. To nie jest slaba, nie chciałem, tylko. O, jak to się nazywa? Ej, zapomniałem, jak to się nazywa, ja cię kręcę. Slaby. Nie slaba, ten plejciki. Przycisk. Plate, właśnie. No i to przecież mówię, że plejciki. Dobra, jest, okej. Okay. Okay. No i teraz? I teraz. Jeszcze. Ale dziwaczne, Vito. Ale to mi nic nie daje. Nie, dobra, weźmy dźwignię. Może dźwignia tu zadziała. Okej, okay, próbujmy. Ja nie przetrwam tego, Vito. Okej, okay, działa dźwignia. Aha! Ale jak to zamknąć teraz? Nie przetrwam tego. Dobra. To w ogóle nie zamyka się teraz, oh my god. Czekajcie, teraz jak ja wejdę takiego? I zrobię tak. Okej, okay, super. A teraz jak to otworzyć? Nie pomocy! Da baton! Okay. Ja może baton jak damy tutaj, to będzie się otwierało, uwaga. O, teraz trzeba tak. No. Tu nie działa. Pyk. Tu nie działa. Stawiamy. Ej, nie działa mi to, dlaczego? I bronimy baziorkę. Dlaczego mi to nie chce zadziałać? Dobra. O nie. O, wleje mi się, Vito. O, u mnie nie działa w ogóle przycisk. Jak ja teraz mam to otworzyć? Nie da się tego otwierać. Dobra. My god, nie wiem, jak to zrobić. Hehehe. Dobra, zróbmy zwykłego trapdora, drewnianego, bo nie dam rady tego zrobić, słuchajcie. A ja nie używałam nigdy ironowego w dobra, sumie. Okej, okay, super. Mamy tutaj wejście. W środku w ogóle nie jest wykończone, jeszcze musimy zrobić wejście na górę jakoś szybko. Więc zróbmy to drabinkami, ja tak myślę. A w środku jakoś musimy wykończyć? Czekajcie, leather, jeszcze raz. Pek. W środku, pyk. Nie wiem, jak chcesz. Już nie mamy czasu w sumie, więc musimy no. Tutaj się streszczać. Dobra, szybko. Pyk, ja wyjście na górę. Okej, okay, elegancko. Okej, okay, mamy trapdora tutaj. Tutaj też musimy jednak to zamknąć, bo to mi się będzie okay. Tutaj otwierać. Super, dobra. Jeszcze tylko tu wykończymy sobie fence. O, jakimiś fajnymi fensami. O, elektryk mogą być ale fensy. Ale tak liczna moja baza. Bem, 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 bem. Tak, wiem, dobra. Co jeszcze? Lecimy tutaj dookoła, okej, okay, super. Nie. Dobra, gotowe. Nie ma tej modyfikacji, Vito. A co ty chciałaś? Nie mogę powiedzieć na głos. No to ja ci też nie podpowiem teraz w takim ale razie. Ale nie ma wszystkich mebli? Co były zawsze? Powinny być meble. Aha, dobra. No to szukam. Dobra, ja tu szybko jeszcze lawę wylejmy. Może kiedyś się dookoła. Poszukam. Ale tu ja pyk. Tego nie widzę. Pyk, 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 okej. Okay. Może tu? Dobra, i tutaj muszę chyba wykopać, dobra. Nie ma. Bella, są na pewno, tu masz meble. A, dobra, dzięki. Tu są meble. Dzięki, Vito. Ale dobra. Już sobie znalazła. Tak, na pewno. A? Dobra, szybko lawa. Ale takie meble. A jakie? Taki fajny stół kiedyś miałam. A to ja nie wiem, Bella, teraz jaki, o jaki stół cię chodzi. Nie ma go właśnie. Dobra, dawaj, Vito, szybko. Szybko już kończymy, słuchajcie, dobra, lecimy tutaj lawę dookoła i zaraz jeszcze jedną rzecz tylko tutaj szybko poustawiamy. Ale fajna dobra, rzecz. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Idziemy dalej. Dobra, okej, okay, super. I teraz jeszcze teraz? Tak, z tej modyfikacji no, którejś. Okej, okay, dobra, słuchajcie, także jeszcze tylko te obronne rzeczy szybko, które zawsze wykorzystywaliśmy, bo one się tutaj przydadzą. Dawaj, Vito, okej, okay, mamy, gotowe. Dawaj, Vito. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, dobra. Ej, zawiesiłem się. O, dobra, nie, odwiesiłem się. Teraz? Pek, pek. Postawmy pek, pek, jeszcze. Pek, 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 pek dookoła. Coś się tam pali mi już.
Nie, nie pal się, dlaczego Vito? Coś mi się tam pali? A czemu się coś pali, jak my przed tsunami będziemy się ten? Ja muszę mieć to wtedy lawę. To zaleje, Vito. Ja muszę mieć lawę. Aha, no to nie się. Ona wtedy tu mi się obroni. Dobra, nastawiałem tego bardzo dużo, jeszcze to nastawiajmy. Wszystko dookoła, słuchajcie, a co tam się będę czaił? Dobra. Co tam? Mamy elegancko, jeszcze tylko na okna te rzeczy musimy dać. I tu? I tu. Pek, jeszcze drzwi nie zrobiłem w ogóle. Ja mam drzwi. Dobra, Vito, dawaj szybko, obronna baza. I jeszcze? Pek, chyba pek, tutaj. Pek, 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 pek. No i ja dobra, okej, okay, super, patrzcie, dobra. Obudowałem sobie fajnie teraz to. Wydaje mi się, że jest spoczko. Dobra, teraz zbamy. Jeszcze tylko drzwi ironowe. No dawaj, Vito. Dior, dobra, mamy. I jakiś baton by się przydał. Jakiś baton? Coś mi się tam pali, nie? Ale nie wiem, o co chodzi. Nie mogę iść zobaczyć. Dobra, pyk. Jestem zajęta swoją bazą, Vito. Cyk, dobra. I cyk, dobra. Jeszcze jakieś szybko, na szybkości jakieś meble, słuchajcie. Nie, nie, nie. Tak, jakiś stół, jakieś krzesło, żeby tutaj sobie posiedzieć. Ja chcę jeszcze takie dobra. Coś wstawić. Jakiś duży stół. Pyk. Dobra, i dwa krzesła, pyk. I pyk. Dobra, moja super. Okej, okay, ja jestem już gotowy. Podoba. Możemy, słuchajcie, teraz czekać na to tsunami. Zobaczymy, kto zbudował lepsze bazy. Albo zobaczmy, kto w ogóle zbudował lepsze bazy. Najpierw je zobaczymy, a potem będziemy czekali właśnie na to tsunami. Okej, okay, słuchajcie, sprawdzimy sobie, kto zbudował jakie bazy. Teraz pójdziemy do Nobka, słuchajcie, najpierw zobaczyć, jaką Nobek zbudował bazę. Cześć. O, jest tu Nobek, dobra. O, ale fajna baza. Słuchajcie, malutka, co tu jest napisane? Uwaga. Tsunami, uciekaj. Nobek to ci raczej nie pomoże, na bo ono cię chyba posłucha. Raczej ciebie nie posłucha. Dobra, słuchajcie, ale zobaczmy teraz, jak w środku jeszcze wygląda ta jego baza. Dobra, okay. Wejdziemy tutaj, no wszystko z dirtu. Łóżeczko jest, jest tutaj chyba kibelek taki malutki albo coś. Nie wiem, co to jest. No, nieźle, nie wiem, czy on tutaj przetrwa, słuchajcie, ale zobaczymy. Dobra, może, Nobek, w takim tak. razie ja cię tu muszę wepchnąć powoli, poczekaj, bo ty nie będziesz chciał wejść. Idź tam. No, Nobek, idź, nie. please. Nie, Nobek, idź tam do środka. Idź, bo zginiesz. Dobra, może on zaraz, słuchajcie, tam wejdzie, zobaczymy, dobra. Nobek, bo jak się nie schowasz, to cię zaleje, zobaczysz. Dobra, idziemy zobaczyć do Belli, słuchajcie, teraz. Okej, okay, to jest baza Belli, trochę wygląda jak szpital. Ta twoja baza. Trochę, może tak. Dobra, okej, okay, fajnie tutaj jest, dobra, super, wygląda to nie, wszystko. To. Dobra, ej, tu ci się nie wleje czasem? To trochę właśnie taka... No nie wiadomo, wow! Co? Trzeba oczywiście. Się poperfumować. Ładnie, co to jest w ogóle? To jest tablica spanka. Dobra, ja mam spanko. Dobra, nieźle, okej, okay, super. Tak wygląda baza Belli, dobra, teraz szybko zobaczymy moją bazę, dawaj Bella. Dobra, biegnę. To jest moja taka mega, mega oh obronna baza, duża. Jejku. Słuchajcie, także no troszeczkę się postarałem, zrobiłem bardzo dużą bazę. Fajne kraty. Dobra, tu jest wejście. Ale dawaj. Wiesz co? No. I te deski, zapomniałam o deskach. No właśnie, dawaj. Fajne okay. one tu się są. Wchodzi, tu jest bekon, więc uważaj, tam go nie ruszaj. Tu aha. jest krzesło, ale tutaj można zejść sobie na dół. Fajne, fajne. Jest jeszcze jeden tajemny schron. No. W którym, do którego wchodzi się tutaj. Okej, okay. ja nie zdążyła przez i ten cały jest, czas. I się tego. Jest normalnie w środku i wtedy można tutaj jeszcze przetrwać sobie, dobra. Także fajne, tak to wygląda. Pomyślałeś mi to w sumie o wszystkim. No tak, mam nadzieję, że się obronię przed tym tsunami. Dobra, słuchajcie, także tak wyglądają nasze bazy. Teraz czekamy na tsunami, zobaczymy, kto przetrwa to tsunami. Mam nadzieję, że wszyscy przetrwają, ale zobaczymy to za chwileczkę. Okej, okay. wow, patrzcie, już idzie na tsunami. Idzie. No to nieźle, czy Nobek się schował? Lepszy. Musimy pójść zobaczyć. Dobra, mamy, słuchajcie, również armorki. Ja mam diamentowy, Bella ma taki zwykły. Nobek siedzi już tam schowany. Dobra, to nieźle, okej. Okay. Patrzcie, będzie zaczynało nas zalewać. O nie, Bella, leci już woda. Ty się lepiej chowaj do swojej dobra, bazy. Zobaczymy, słuchajcie, kto przetrwał. O nie, mega wielkie tsunami. Okay, krowy już zalało tam. O nie. Dobra, zaczyna się wlewać. Chyba ja pierwsze do Belli się wleje. Ja się boję. Tak, tak, trochę. Widzę, że na środku jesteś. Do mnie pierwsze. Leci, Bella, do ciebie. Nie mogę. Ja tutaj do góry sobie podejdę nie, troszeczkę. Elegancko, dobra. Właśnie, zobaczmy, co tam u Belli. Nie. Ale ja specjalnie dobra, gąbkę, leje się woda. Żeby ona wchłonęła to. Tak? No. I co? Taka moja teoria. Ale dobra, okej, okay. u mnie się zaczyna wlewać. Ciekawy jestem, jak tam u Nobka jest. Ale nie mam jak tam pójść nawet zobaczyć, słuchajcie. Chociaż troszeczkę czasu mam, dobra. U mnie tutaj się wlało pierwsze, ale patrzcie. Te rzeczy, które wymyśliłem, one tutaj podtrzymują tą wodę. Normalnie, ona się nie wlewa, więc jest epicko. Tutaj nawet, patrzcie, o, mam sucho. Patrzcie, mogę sobie tutaj chodzić elegancko. Fajne, fajne. Dobra, słuchajcie, podpłyniemy tam, zobaczmy. O, Belli już do drzwi sięga. Ale tylko tu jest, Vito.
Tylko tutaj? Dobra, nieźle. Bo chciałem zobaczyć, czy u Nowka będę mógł zobaczyć, ale chyba nie zdążę, słuchajcie, do Nowka. Zdążysz. Dobra, zobaczmy. Też do połowy drzwi ma zalane, ale na razie jeszcze mu się nie wlało. Ciekawe jestem, czy ta pajęczyna jego przetrwa. Będziemy musieli to później sprawdzić. Dobra, idzie kolejna fala, słuchajcie, mega ogromna. Zobaczymy, czy nam się uda ją przetrwać. Ło, Bella. Co? Nie wlało ci się tam do środka jeszcze? Nie. Jestem ciekawy tej kolejnej fali. What? Jakie wielkie tsunami, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że moja baza przetrwa tutaj, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jakie super. To jest gigantyczne. Gigantyczne, Bella. Ja to dopiero zobaczyłam. Zaczyna się u ciebie. Pierwszy nie. chyba u ciebie aż leci. Wow, patrz, jak to jest wielkie. Ty się dobra. Nie chowaj w tej wodzie. Ja, Bella, jeszcze tu sobie stoję. Muszę zobaczyć, czy to cię zaleje. A dobra, okay. Dobra, uwaga. Wow, patrzcie, co się dzieje, jaka ogromna fala tsunami no, idzie. I super na mnie, nie? Dobra, uwaga, Pierwsza. Idzie na Bellę, zobaczymy, Ekstra. Czy Bella... Dasz Ekstra. Bella, czy ci się wlało, czy nie, okej? Okay? No dobra, dam znać. Uwaga, patrzcie, zalewa Bellę. Oh muszę my god, się idzie fala. Dobra, idzie, okay. Poperfumuj się, tak, no może tak. ci to pomoże. Pomoże na pewno. Wow, jakie to jest ogromne, Ekstra, słuchajcie. To też. Krowy tam są zalewane. Dobra, uwaga, wodą. Zalewa Bellę. No i stąd. Uwaga, 3, 2, 1, boom! Czekaj, wlewa się fala. Jeszcze żyje? Wow. Dobra, leci. Dobra, i teraz wlewa się, czy nie? Czekaj, jeszcze nie. Przetrzymało to? No. O ja, Belly baza wytrzymała chyba, ale jest już zalana totalnie. Serio? To nieźle, dobra. Wow, jak u ciebie już Bella zalało wszystko. Nie wleciało. Nie wleciało? Nie. No to super, dobra, Belly baza chyba przetrwała w takim razie. Ja jeszcze się nie chowam, dobra, już się chowam. Bo już jest za mocno tutaj. Dobra, drzwi się za nich zamykają, mogę wejść jeszcze o, tutaj ty na górę. Masz jeszcze wyjście, dobra. Ała. Ale uważaj. Wow, dobra. Jo, wlewa już mi się tutaj. Chowaj się. Czekajcie, jeszcze nie, dobra. A ty to chowamy igrasz, się. Vito. Ja igram z losem. Dobra, okej, okay, schowałem się. Czy tutaj już mi się wlewa? Tak. Dobra, zaczyna się tutaj wlewa. O nie, moje wszystkie barykady. Hej, zostały zalane, to nieźle. Teraz już się zaleją. Wow. O nie, nie, gdzie ja zszedłem? Dobra, Vito, chciałem tu ja zobaczyć. Jo, tam cały świat już zalany. Dobra, patrzcie, tu już przechodzi to tsunami powoli. Okej, okay, dobra. Z tej strony zaczyna mnie zalewać. Ale daję radę, słuchajcie. Kolor. Nic się tutaj nie stało u mnie. U mnie też coś zmienia kolor. O nie. Jakieś takie dziwne się zrobiło. Co tu się dzieje? Nie dobra, okej, okay, zaczyna mnie zalewać. Już przy... Góra już zalana. Nie dobra, masz dobra, wyjścia, dobra. Okej, okay, super, idę do super schronu mojego. A, no właśnie. Dobra, nie idę, żartowałem. Dobra, hej. Słuchajcie, chyba wszystkie bazy przetrwały w takim razie. U mnie się jakieś dziwne rzeczy tutaj dzieją, o, ale ja chyba wszystkie bazy przetrwały. Teraz. Dobra, wejdźmy sobie na game mode 1 w tym momencie. Zobaczmy, co się dzieje u Nopka i u Belli. Dobra, okej, okay, super, idziemy. Bo ja otworzę otwórzmy drzwi, okej, okay, i sprawdzę, co okay, się dobra. Stanie. Wow, dobra, super. Zalane jest wszystko, okej, okay, moja baza zalana, ale przetrwała jakoś. Zobaczmy, co się dzieje u Belli tam, ale to zanim to. Ja tu na dół podpłynę, bo to tak jakby z przodu już nie mam tej wody niby, no ale dobra. Przecież niby... Tutaj od... Tu z zewnątrz widzę, że jest spoczko, dobra, idę otworzyć drzwi u ciebie, zobaczymy. O-o. Uwaga. Siema. Zobacz. No jest okej. Okay. Nawet ta gąbka, no faktycznie, może wchłonęła troszeczkę. Dobra, idziemy zobaczyć do Nopka, dawaj. I perfumy na tylko, że nie wiem, pomogły. Czy ty zdążysz przepłynąć tu. O nie, czy u Nopka się wlało? O nie, Nobek, uciekaj stąd, szybko! O nie, Nobek nie przetrwał, patrzcie, zalało go tsunami totalnie. Masakra, dobra, o uciekamy. Nie, nie. Słuchajcie, jeżeli chcecie uratować Nobka i chcecie, żeby był w kolejnym odcinku, to musicie koniecznie zostawić teraz tutaj łapeczkę do góry, yes. Żeby Nobek przetrwał, słuchajcie, to tsunami. Na razie go zalało jego bazę, troszeczkę mu nie wyszło. Także zostawiajcie łapę do góry, w komentarzach dajcie znać właśnie, kto waszym zdaniem dzisiaj wygrał odcineczek. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na www.shop.pl, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Serdecznie, pa, pa! Pa, pa.